kowal dał nogę. Tchórz. Jeśli pójdziesz na polowanie, przy okazji dowiedz się, gdzie się zaszył i przyprowadź go do mnie. Nie potrzebuję gnojka. W polu? Zakopałem rzeczy warte parę sztuk złota, a ty je dla mnie znajdziesz. Da się to pić. Idź! No idź wreszcie! Idź na pole i przynieś więcej. Przecież muszę jakoś nakarmić tych wszystkich ludzi. To cholernie dużo. Won! Jeśli wyruszysz stąd i będziesz trzymał się prawej strony, może to trochę moralnie dwuznaczne, ale przynajmniej osiągniesz swój cel. No dalej, ruszaj przodem! Gdybyś się zgubił, wieśniacy na polach wskażą ci właściwą drogę. Ej, zaczekaj! Rzuć okiem na kopiec! Zaczekaj, no! Łaszę! Przynieś mi 5 jabłek, 2 butelki ryżówki, 5 butelek piwa, 3 bochenki chleba, 2 kawałki sera i 2 kiście winogron. Jego cechuje niezwykła przebiegłość i skrytość, mój syn. Jego zdolności planowania rzadko działają w świetle dnia. Te buty. Od początku wydał mi się podejrzany. Śledziłem go. Tam zniknął. Mówię ci... But. Dziwna to postać. Tego typu. Chyba się zaciął. Mówię ci... Ta. A ja nadal stoję. Zafajdane buty. Mówię ci, że musisz być czujny jak jastrząb. Masz tropić sporo podejrzanych typów. Ha. Hej, do ciebie mówię. A natura dostarcza mi pszczoły. Masz tropić. Co zajdziesz? Gdzie jest ten kopiec? Idź po prostu tą drogą. I pamiętaj, bądź twardy i nie daj sobie wcisnąć pszczoły. A wszystko pójdzie jak po maśle. Oczywiście, pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany finansowo. Uważaj, im dalej, tym dalej. Siły zła, te buty mnie wykończą. Tam strzała. Nie widzę. Idiota. Co to było? Podeszła. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Samotne szwendanie się po tej okolicy to kiepski pomysł. Widzę. Kopiec jest... O, to całe 3 tony. Jest już bardzo trudny. Niż ty. Przyszedłeś. Widzę. Nic tu nie ma. Te buty cholernie ciasne. Poszukaj czegoś. Poszukaj wszystkiego, co znajdziesz. Jakbyś czegoś potrzebował, zapytaj Lewusa. Radzę ci, żeby szybko się znalazły. Bo inaczej... Nie ma czego plądrować. Plądrować małe farmy, takie rzeczy. Możesz jeszcze raz powtórzyć. 5 jabłek, 2 butelki ryżówki, 5 butelek piwa. Cholera, naprawdę nie rozumiesz prostego zdania? Tylko nie zapomnij. 5 Uważaj jabłek, na 2 siebie. Butelki ryżówki, 5... Wzdłuż przełęczy pałęta się wiele podejrzanych typków. Zaraz dzikich bestii. Się do nas zbliżają. Ej, uważaj! Do ciebie mówię. A my, gdzie jesteśmy? W moim domu. Śmierdzi. Nie trudno się tu zgubić, co? Więc zazwyczaj chodzę za drogo. Za drogo? Za drogo. Nawet drogowskazy niewiele pomagają. Tetriando. Bo nie mam pojęcia. Nie widzę. Ci ludzie mówili, że czegoś szukają, ale nie w moim domu. Gdzie się podziała twoja pewność siebie, przyjaciele? W moim domu. Czego? Szukasz? Pożywienia. Trawa po tej stronie wielkiego pola jest zawsze wysuszona i rzadka. Podejrzana sprawa. Odpowiednie gleby powstają jedynie na bazie odchodów czarnych. Chowiec. Musi pogrzebać. Śmierdzi. Pożygał. Na pastwiska innych farmerów. Na płaszkowyżu znajdziesz 2 kolejne miejsca, w których coś zakopałem. Gdzie? Na płaszkowyżu. Musi pogrzebać. Żartujesz? I dorwiesz gnoja. W ogóle mi nie pomogłeś. Na płaszkowyżu. Chodzę. Musi pogrzebać. Szukasz czegoś? Nie, siekam cebulkę. Znalazłem rzepę? Mam wyrywać rzepę? Przecież muszę jakoś nakarmić tych wszystkich. Nie bierz tego. Fart każdej ceny. Wyznaczę ci grzywny. Choć prawdę mówiąc, brzydzę się grzebanie. Słuchać jak grzebią i kopią. Mam lepszą propozycję. Poszukajmy jakiejś tawerny i urżnijmy się do nieprzytomności. Razem wszystko obgadamy. Odejdź, nędzna glisto. Poszukaj sobie kamienia i schowaj się pod nim. Uważaj! Mówię. Ciągle szukam. Chyba jesteś na dobrym tropie. Oby tak dalej.
No, nareszcie załapałeś. Znalazłem kamień. Chowaj się pod nim. Znalazłem list od Lucii. Opowiedz mi o Lucii. Ma na imię Lucia. Proszę, jaki jesteś domyślny. Dobrze się spisałeś. Szukaj dalej. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach? A daj mi spokój z tym gównem. Tam również znajdziesz odpowiednią ciszę i spokój. Ta. A ja nadal stoję. Więc zrób wielki krok. Mówię. Doskonale. Jeden mały krok dla... Łowcy. Jeden ogromny krok dla mojej kariery.